Tak, zawsze sobie tam trochę uzupełnię sobie tą ilość kart tam o przeciwnikach, wiecie. I mamy także poziom czwarty, tak. Świat pierwszy, gwiazda pop miała trzy poziomy, jednak tutaj są tych poziomów, jest ich cztery, nie licząc oczywiście bossów. Więc już mamy, jak mówię, poziom czwarty. I to się zaczyna z Kadem, którego może... O, akurat go zniszczę. To jest ciekawy poziom. Jak to tam widzicie pewnie, co się dzieje w tle. Czy coś tu się pojawi, może czy nie, ciekawego? Znaczy nie, może się niech skat pojawi, bo chcę pokazać wam moc teraz bomby i cięcia, połączenie. Z tego powstaje wybuchający Shuriken. Tak, wybuchający Shuriken, Kirby staje się ninja, jak widzicie. No jest to moc, która jest, bym powiedział, raczej słaba. Niby eksploduje, ale jednak mogą być kłopoty z jej, no, z wycelowaniem tą bronią, więc no po prostu, jak mówię, bądźcie z tym ostrożni jednak. Z tym Shurikenem. Znaczy, on z nim jest tak, że jeżeli on w kogoś trafi, to on się do niego przylepia. O, teraz to był fatalny w ogóle ruch. Tak, on się po prostu przyczepia i po jakimś tam czasie wybucha, wiecie. No i także tego przeciwnika, w którego trafił, on go zatrzymuje, więc no przynajmniej taką też funkcję ma wybuchający Shuriken. Ale jak mówię, jest to moc, której tak nie do końca ją polecam. Już się jej pozbywam. Czy coś tu jest po drugiej stronie? Może jakiś, nie wiem, sandwich na przykład? A nie, tylko podjęta gwiazdka. Liczyłem na sandwich, albo placek, albo loda, czy cokolwiek. Albo, no, pomidorek. Maxim pomidorek, Maxim tomato. Potworny pomidorek. Kurczę, pamiętam tą kreskówkę, to show. Okej, to mamy taki jakby statek kosmiczny. A w nim we wnętrzu mamy Wallshotzo, czyli armatki, które mamy na ścianach. I one są groźniejsze, bo one mogą tak strzelać się w różnych kierunkach, jak widzicie, one skręcają. Więc no bądźcie ostrożni, o to mamy w ogóle też tak trzy. Widzicie, wszystkie próbowały wycelować. O! To był ciekawy pocisk, tak powiedział z ikon, tak z dołu? Czy coś? Oj, właśnie co mi się przypomniało. Otóż w tym poziomie potrzebna jest moc bomby i elektryczności, czyli jak pamiętacie, jest to moc eksplodującej żarówki. I ta moc, jak mówię, będzie tutaj potrzebna. Okej, z elektrycznością nie będzie źle. Gorzej będzie z tym, z bombą. Tak, tu mamy kolejnego nowego przeciwnika, jest to Spark Eye, nie mylić ze Sparkim. Tak, Spark Eye, on też będzie w nas miotał takimi swoimi... Dlaczego teraz nie było pola siłowego, nie wiem. Po prostu wpadłem jak głupi. A tak, to był Spark Eye, on też w nas może ciskać swoimi takimi pociskami. Więc na niego też bądźcie tak w miarę ostrożni, a też pamiętajcie o tym, że on daje wam całkiem przydatną moc elektryczności, więc raczej się z nim możecie zmierzyć. Tam jeszcze wezmę kanapkę. No szybciej, no dziękuję. O tak. No nie można się jednak spieszyć, bo oczywiście te bloki mogą też was zmiażdżyć, jeżeli będzie pomiędzy nimi a ścianami. Tymi, no widzicie, to są te ściany po środku. Jak mówię, to też was może zmiażdżyć i... no wiecie. Raczej nie wypadałoby tego życia tracić, wiecie. Ale kurczę, ja nie mam bomby, o właśnie, to jest miejsce, gdzie ta bomba jest potrzebna. To jest właśnie to miejsce. I tak, tu mamy jeszcze takie bloczki i... o nich powiem trochę później, właśnie jak mówię, jak zdobędę jeszcze tą bombę. A nie wiem, czy ją zdobędę teraz, czy będę musiał jeszcze raz ten poziom przechodzić, czy nie. Tu mamy więcej takich ruchomych platform. Tak, nie stójcie na krawędzi, bo one też mogą was zmiażdżyć i was zabić. Nie, ja nie chcę żadnego Spark Eye'a, żadnych tych parasolkowatych gościów. Ja chcę kogoś typu bombowego, okej? Okay? Nie wiem, jakiś Bobby Bro czy Skad. No kurde, miałem Skada na początku i nie pomyślałem. Tu same gwiazdki. Teraz, no, środek. I wielki Spark Eye. Okej, może to załatwię tak. Robicie, z tą mocą bardzo łatwo go zabiłem, z mocą nawet pojedynczej elektryczności. To był bardzo szybki miniboss, ten gigantyczny Spark Eye. I tutaj będzie chyba kolejny nowy przeciwnik. Będzie to Bivolt. On się pojawi właśnie wtedy, kiedy my będziemy się po tych słupach wspinać.
Tak, on was może dzwonić, on się zawsze tylko pojawia, kiedy będziemy na tych słupach. On może iść, jak pamiętam, albo w górę, albo w dół, jak widzicie. Bądźcie ostrożni, pilnujcie się z nim. I widzicie, tu jest koniec poziomu czwartego, tego statku kosmicznego, to jest w tym typie. I co ja sobie wezmę? Może wezmę sobie tak w razie czego kolejne życie. Może się uda? Tak, zebrałem je. Kolejny one-up. Ale jak mówię, jeszcze chcę zebrać ten ostatni krystał, który nam no, został na tym poziomie czwartym. Więc jak mówię, muszę zdobyć moc bomby i elektryczności. Więc znowu za chwileczkę wracam, wszystko wycinam. Okej, okay, mam moc bomby i elektryczności, mam żarówkę. Jak widzicie. I znowu jestem w pomieszczeniu z Adelaine, która widzicie, na coś się patrzy, mimo że jest tutaj jest niezwykle ciemno. Otóż tutaj właśnie musimy to miejsce rozświetlić. I oto to się pojawi, widzicie? Były takie trzy... jakieś takie, no, rzeczy, które Adelaine narysowała. Jest gwiazdka, drzewko i także kropelka wody. Tak, wiem, że tak trochę zdrabniam, ale no wiecie. To jest zbyt sympatyczna gra, żebym mówił drzewo, kropla i gwiazda, wiecie. No to widzicie, no, są takie trzy kształty, które Adelaine narysowała. Oczywiście one się za każdym razem zmieniają. I tutaj mamy takie bloczki na podłodze. I musimy je oczywiście nacisnąć się w odpowiedniej kolejności, żeby móc zdobyć ostatni w tym poziomie kryształ. I tak, widzimy, że są różne kształty. Jest drzewo, jest gwiazdka, kropla, księżyc, słońce, jakaś ryba chyba i chmura jeszcze. I jak mówię, za każdym razem to się będzie oczywiście zmieniać, że te kształty będą inne za każdym razem, gdy będziemy tą grę przechodzić. A więc jak to teraz było? Było... No, pamiętam, że były trzy pierwsze kształty, ale w jakiej kolejności? Okej, okay, gwiazdka, drzewko i kropelka. Okej, okay, to musimy teraz na tym, na tej gwiazdce... A czy sam skok nie wystarczy, trzeba tutaj się schylić. Jak widzicie, to teraz tą gwiazdkę nacisnęło. Teraz było drzewo. I kropla na końcu. I proszę bardzo, na końcu się nam pojawił kryształ, tak znikąd. Kompletnie znikąd. Ale, no grunt, że go jednak mamy. Czyli widzicie, jednak żarówka jednak nie jest taką mocą bezużyteczną. Na przykład tutaj się przydała. Z tym kryształkiem. Ale jak mówię osobiście, jednak tej mocy nie do końca ją lubię, nie jest wcale aż taka przydatna. I może wezmę jakąś inną moc to będę. Chociaż nie, to się nie opłaca na to, tak, bo po tym poziomie już jest kolejny boss. Kolejny boss i przeciwko niemu raczej żadne mocy takie specjalne od przeciwników się one nie przydadzą. Najlepiej jest zostać przy zwykłej mocy, tak, wsysania Kirby'ego. Więc już się tego pozbywam i spotkamy się przy bossie. Okej, czyli już mamy wszystkie kryształy we wszystkich czterech poziomach w świecie drugim, w Gwieździe Kamiennej, czy tam Gwieździe Roka. I jak mówię, został nam tylko boss na tym poziomie, na tej gwieździe. I już do niego przechodzę. I to jest taka ciekawa walka, ona się składa z dwóch etapów. Pierwszy to jest taka właściwie taka wspinaczka. I bossa widzimy na środku. To jest Pix i on tak naprawdę składa się z trzech takich różnokolorowych kryształków. Na razie mam tylko kryształek czerwony. Widzicie, teraz się pojawił teraz znikąd kryształek zielony. I widzicie, oni nas próbują przeciąć. W ogóle tej mocy, jak mówię, nie potrzebuję. O, teraz fatalnie wpadłem. Znaczy, ja zastanawiam, jak mogłem. A po co jak mówię, teraz na razie wszystko idzie na górę, ta platforma, musimy na razie tak wszystkiego unikać. Okej, mamy trzeci kryształ. Ten kryształ... taki niebieski. I to wszystko nakręci właśnie na górę, w dół, więc trzeba być jeszcze bardziej ostrożnym. O kurde, jakieś mam kłopoty z tym bossem zawsze. Przysięgam, że nigdy takich kłopotów nie miałem. A może to znowu klątwa let's playa? Kto wie? Okej, teraz widzimy, platforma jest na samym szczycie. I teraz będzie prawdziwa walka z Pixem. Teraz te takie krajnociki kryształki będą nas atakować. Auć! Naprawdę? Już trzy razy oberwałem? Serio? Ale okej, okay, widzicie, że na polu walki pojawiły się trzy, znaczy nie trzy, ale właśnie sześć takich różnokolorowych molekuł, takich molekułów. I one też mają kolory czerwony, zielony, niebieski, jak widzicie. I tymi molekułami trzeba strzelać właśnie w te krajnociki, w tych pixów. I tak, i właśnie mnie to tak trochę zastanawia właściwie, dlaczego tak... Wiele solucji i walkthrough podaje o tym bossie niewłaściwie informacje co do tego, jak go pokonać. Bo naprawdę, uwierzcie, wiele solucji widziałem, że w nich jest napisane, że
Można tylko tego bossa pokonać w taki sposób, żeby rzucić się... Trafić się na przykład czerwonym molekułem czerwonego Pixa, niebieskim niebieskiego i zielonym zielonego, że tylko to go rani. Naprawdę, to nie jest prawda. Nawet czerwony molekuł na przykład, on też zrani na przykład zielonego, właśnie ten zielony kryształ. Tylko po prostu to mu nie zadaje aż takich dużych obrażeń. I to wszystko, widzicie, teraz trafiłem zielonego molekuła, molekułem trafiłem zielonego Pixa. No to mu zabrało więcej z tego zdrowia, ale naprawdę... Po prostu mnie to dziwi, ile po prostu solucji i walk tego wszystkiego, ile to podaje tych wszystkich stron niewłaściwych informacji o tym bossie, to mi się naprawdę bardzo nie podoba. Oj, tak, molekuły też mogą was zranić, więc bądźcie z tym ostrożni. Ale kurczę, mam 4x i 2 kółka tylko. Naprawdę, ciekawe, że coś mi naprawdę idzie nie tak przy tym bossie. Ale już widzę, że jest on taki dosyć tak poważnie ranny. No, tylko nie wiem, czy się mogę ruszyć, bo teraz tam ten niebieski Pix mnie ściga. Okej. Oj, zabijcie! Teraz czerwony Pix na tyle oberwał, że już on jest kompletnie nieaktywny. Już on nic nie może zrobić. Nie będzie żadnych pocisków wystrzeliwał, czy coś takiego. O, także niebieski, znaczy zielony się udało nam zniszczyć. Zielony został tylko niebieski. Oczywiście raczej go łatwo będzie teraz zabić. O, a teraz go trafiłem? Wow, to był świetny strzał. Widzimy teraz 3 Pixy łączą się w jeden i wybuchają! Tak, to był cały boss Pix. A naprawdę, przysięgam wam, że z tym bossem ja nigdy nie miałem takich kłopotów, naprawdę. Cały czas obrywałem od tych ataków pocisków, od molekułów, tego wszystkiego, naprawdę, jakoś mi się kiepsko poszło. No i tak, Herbie też ma halony. No bo widzicie, fatam od Gana i w ogóle. No to jest pasja, no... Widzicie, jak czasami może się taka moc... tak urzeczywistnia czegoś, co się maluje. Widzicie, jaka ta moc jest ciekawa, no nie? Jak się przydaje, na przykład przy... nam zapewnieniu jedzenia, coś takiego. Widzicie, nawet na takiej pustyni. Naprawdę, to jest fajna moc. Fajną mocą dysponuje Adelaide, naprawdę. I tak, właśnie co do tego, dlaczego myślałem, że ten pomidor Maxim, że to jest jabłko? Znaczy naprawdę, ja po prostu miałem prawo to nazwać jabłkiem, bo to miało taki wręcz kształt bardziej jak jabłko niż jak pomidor, to po pierwsze. I po drugie, to zmieniało kolory, tak na górze było zielone i tak na dole miało to bardziej ten owoce czerwony kolor, więc naprawdę miałem prawo to nazwać jabłkiem, a nie pomidorem. Ale jak mówię, okazało się, że to jednak jest Maxim Tomato, a nie Maxim Apple, coś takiego. I tyle chciałem właśnie powiedzieć wam po prostu, dlaczego myślałem, że to jest Maxim, że to jest jabłko, a nie pomidor. I dobra, skończmy z tym jabłkiem, z tym wszystkim, to jest nieważne. Ważne jest to, że pokonaliśmy Pixa i wydostaliśmy się z gwiazdy drugiej, gwiazdy kamiennej. I mamy gwiazdę trzecią, jest to gwiazda Aqua. I ta gwiazda, ją przejdziemy oczywiście kiedy indziej. Na dzisiaj to już będzie wszystko. CDDZio, dziękuję za oglądanie i na razie. Cześć.